Co to jest? List? Czy ojciec wiedział o nim? Jest skierowany do sędziego. Być może wyjaśnia w nim swoją decyzję. Nie! Panie starosto, chciałam go dać Eulalii. Należy do niej. Ja nie umiem czytać. Niech go ojciec otworzy. Wszyscy chcemy wiedzieć, dlaczego Paciego się zabił. Występują. Si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada, porque te amo y sé bien que no será en vano, porque te amo, mi vida. Ojciec Coraje, odcinek 18. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos el porqué. Los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión, y que nos van a lapidar, y que peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. Ojcze, niech go ojciec nie otwiera. To następna sztuczka Coraje. Na co czekacie? Szukajcie go. Na pewno jest niedaleko. Przepraszam, panie starosto, bez uników. Tu doszło do morderstwa. Wdowa, rodzina i przyjaciele mają prawo poznać prawdę. Niech ojciec otworzy list. Mowy nie ma. Podobno skierowany jest do sędziego. Tylko on może go otworzyć. Starosta ma rację. To sędzia powinien otworzyć ten list. Dlatego też jutro rano wraz z kościelnym udamy się do Pozo de las Almas, żeby osobiście mu go wręczyć. Z całym szacunkiem, ojcze. Nie wiem, gdzie ojciec trzymał list, ale nie było to bezpieczne miejsce. Zatem proszę mi go dać, a ja zobowiązuję się dostarczyć go sędziemu. Daję pani słowo, że sprawiedliwości stanie się zadość. Daję słowo. Proszę się nie obrazić, ale wolałabym, żeby wziął go ojciec. Sugeruje pani, że to Klara napisała list? Nie, Anna. Mam tu próbkę jej charakteru pisma. Czemu miałaby to zrobić? Jest chora. Przeżyła śmierć ojca. Nie układa jej się z siostrą, którą traktuje jak wroga. Dlaczego? Nie wiem. Myślę, że to dlatego, że Klara miała więcej szczęścia i nie zachorowała. Ona bardzo cierpi. To zrozumiałe. A sprawa pierścionka? Chciała, żeby Horacio uwierzył, że między Klarą i Coraje coś jest.
To głupie. Nie takie głupie, oni się widują. Proszę uwolnić Horacia, panie komisarzu. Jest niewinny. Chwileczkę, czy strój Korache również podrzuciła do samochodu córka? Możliwe, ale tego nie wiem. Właściwie ja nic nie wiem. Może pani odejść. Postąpiła pani słusznie i odważnie. Co będzie z Aną? Czy popełniła przestępstwo? Sprawa Anny i jakoś to załatwimy. Możemy trzymać się wersji, że nie była w pełni świadoma swych czynów. Najważniejsze, że pani postąpiła słusznie. Dziękuję panom. Dziękuję komisarzu. Połączyłaś się ze szpitalem? Tak. Co ci powiedzieli? Nic. Dopiero go przywieźli. Nie wiedzą, gdzie jest Ponce. Ten łajdak gdzieś przepadł. Ponce jest u nas w domu. Dalej, mały, dzwoń do niego. Trzeba być dobrej myśli. Może obsłuż stoły. Kolejka dla wszystkich. Nic się nie stało. Nie. Froilan, nie bądź taki drażliwy. Jesteś wśród przyjaciół. Wszyscy mamy problemy. Nie, nie wychodź. Mamo, czy jest tam pan Ponce? Tak, dlaczego pytasz? Lautaro, syn starosty, miał wypadek samochodowy. Przekoziołkował i jest ciężko ranny. Co takiego? Zawiadomię go. Dziękuję, Pipo. Idź do szpitala, Froilan. Co się stało? Lautaro miał wypadek. Zdaje się, że to coś poważnego. Czy nie byliśmy zbyt surowi dla naszego doktorka? Biedny Manuel. Oby nic się nie stało z Lautaro. Podnieś się, Marcia. Zacznij pakować walizki. Musimy stąd wyjechać. To miasteczko to istne piekło. O czym mówisz? Jedziemy do Buenos Aires. Felicita na pewno nam pomoże. Mama poszła na nas donieść, na ciebie też. Musimy wyjechać. Wstawaj. Przyjdą po nas. Nie. Opuszczasz mnie? Niewdzięczna. Wyjdź z mojego pokoju. Wynocha, uspokój się. Wyjdź z mojego pokoju. Mówiłem ojcu, nie można lekceważyć tego bandyty. Korache dysponuje wieloma środkami. Zrobił na mnie wrażenie. Miał odwagę wejść tutaj, wiedząc o nagrodzie za swą głowę. I co ksiądz na to? Dlatego zatrzymanie listu przez ojca nie jest bezpieczne. Stawiamy czoło bardzo niebezpiecznej osobie. Ojciec wiedział o tym liście, prawda? Tak, Pacheco dał mi go, żebym wręczył go sędziemu, gdyby mu się coś przytrafiło. Korache musiał włamać się do zakrystii. Skoro Korache miał list w ręku, to znaczy, że zna jego treść. Z całą pewnością. Skoro podrzucił tu list, przypuszczał, że go przeczytamy i ktoś zostanie ujawniony. Tylko kto? Co nowego? Zniknął. Jak to możliwe? Nie mógł tak po prostu zniknąć. Niech ojciec obieca, że osobiście zawiezie ten list do sędziego. Zawiozę go osobiście. Proszę przysiąc. Ojciec nie może kłamać. To duchowny. Musisz mu zaufać.
Nikomu już nie ufam. Proszę ze mną iść na komisariat, panie starosto. Coś się stało z Rosją? Nie, ale wiemy, kto napisał tę kartkę. Jeśli chcecie mnie obwiniać, lepiej przedstawcie dowody. Zrobiła to siostra panienki. Choć raz przyzna się do błędu. Horacio nie zasługiwał na taki brak zaufania. O co chodzi? Lautaro miał wypadek. Jego samochód dachował. Jest ciężko ranny. Jak to zamknęła się? Źle z nią. Ano, dobrze się czujesz? Zdrajco, przez ciebie skończę w więzieniu. Na pewno nie. Możesz otworzyć? Odejdźcie oboje. Jesteście takimi samymi łajdakami jak moja matka i siostra. Nie potrzebuję was. Nie mów tak. Ja cię kocham. Nieprawda. Nic cię nie obchodzę. Nikogo nie obchodzę. Wynoście się. Nie próbuj wejść, bo się zabije. Proszę cię, otwórz. Co się tu dzieje? Anna źle się czuje. Zamknęła się. Nie powinna pani na nią donosić. To pani córka. Na Boga. Anna, otwórz. Odejdź. Nienawidzę cię. Masz otworzyć. Nie rozśmieszaj mnie. Nie jesteś dla mnie autorytetem. Nigdy nie byłaś. Nie istniałaś, słyszysz? Tylko jedna osoba może jej pomóc. Ojciec Juan. Muszę go zobaczyć. Nie rób mi, proszę, kłopotów. Jak dobrze, że jesteś. Gdzie Lautaro? Nie pozwalają mi go zobaczyć. Zabraniam cię ją puszczać, rozumiesz? To twoja wina. To ty zatrułaś go tymi całymi zaręczynami i samochodem. Gdyby nie to, mój syn byłby cały i zdrowy. Nie mów tak. Jest dla mnie najważniejszy. Jak się czuję? Jest w poważnym stanie. Musimy czekać. Powiedz, że będzie żył. Powiedz. Robię, co w mojej mocy. Pozwól mi pracować. Naprawdę nie wiem, czemu Anna miałaby to zrobić. Być może z zazdrości o Clarę, znacie się lepiej. Nikt jej nie zna. Nikt nie wie, co myśli. To należy do pana. I wolność na razie. Przepraszam. Wybacz mi. Co mam z tym zrobić? Powiedz. Dobrze, że ojciec przyszedł. Niech ksiądz raz jeszcze poświęci ten pierścionek. Nie może pan wyjechać. Nie słyszał pan, co powiedziałam? Słyszałem, ale gubernator niecierpliwi się i muszę jak najszybciej rozwiązać tę sprawę. Muszę zawieźć mu sprawozdanie. Ono nie jest tak ważne jak list Pacieka. Jeśli ten list nie dotrze do Poso de las Almas, pan będzie temu winny.
Dotrze, pani się tym zajmie. Sama nie dam rady. Nie jest pani sama, jest pani z Corache. To on podrzucił list. Niech się pani postara, żeby to ksiądz zawiózł list. Nie, ksiądz trzyma z kostą. Coś wymyślą. Co na przykład? Nie wiem. Może ktoś na nich po drodze napadnie i ukradnie list. Corache, jak nikt inny, zna wszystkie drogi i zadba, żeby to się nie stało. Niech pani już idzie, bo czeka na panią mnóstwo spraw. Tak, przynajmniej dwie. Powinnam zabić siostrę i przekonać się, czy narzeczony mi wybaczy, czy jest już moim byłym. Radzę nie próbować ani jednego, ani drugiego. Pan sądzi, że Horacio nie jest bez winy? Nikogo nie osądzam. Pojawia się fałszywy Corache i nie jestem pewien, czy to nie on. Tak sobie myślałam, czy nie zszyłbyś mi rękawa. Słucham? A może ci coś wyszydełkuję? Może matinkę? Księdzu, naprawiasz sutannę, przyszywasz guziki, a mnie nie możesz? On mi płaci. Ja też ci mogę zapłacić. Ile zapłacisz? Czy wszystko poszło nie tak, ojcze? Myślałeś, że pójdziesz do Larety, a poszła Clara Garrico. Myślałeś, że przeczytasz list w obecności wszystkich, ale starosta był lepszy. A teraz trzeba zawieźć fałszywy list do sędziego. Wspaniale. Wszystko można rozwiązać. Ale nie to. Nie możemy zawieźć fałszywego listu. Costa tego nie wie. Mamy jeszcze szansę. Jakie? Muszę zawieźć list jutro. Costa wyśle ludzi, żeby mi go ukradli. Przy okazji cię zabiję. Czyli? Dziś będzie chciał przekonać mnie, żebym tego nie robił. Będę nieprzejednany, a on się obrazi, co musi być oczywiste. Wobec kogo? Larety, Klary, wszystkich. Wszyscy powinni to widzieć. Dokąd idziesz? Do szpitala, dowiedzieć się o Lautara. Chwileczkę. Marcia, dobry wieczór. Muszę z ojcem porozmawiać. Anna źle się czuje. Zamknęła się w swoim pokoju i nie chce otworzyć. Tylko ojca posłucha. Na zdrowie. Jak on się czuje? Mogę go zobaczyć? Wciąż jest nieprzytomny. Ma silny uraz głowy, musi być pod obserwacją. Jak długo? Jeśli nie obudzi się do jutra, zawiozę go do Pozo de las Armas. Musisz mi pomóc, tato. Musisz go uratować. Wiem, że potrafisz. Spokojnie, kochanie. Musisz zaczerpnąć świeżego powietrza. Chodź ze mną. Jak on się czuje? Jak się czuje? Źle. Wiesz, że możesz na mnie liczyć. Jeśli go stracę, nie wiem, co zrobię. Naprawdę nie wiem. Lautaro jest bardzo silny. Nic mu się nie stanie. Gdybym mógł mieć taką pewność, on nie umrze. Nie umrze.
W tym miejscu ja straciłam syna. Następne dziecko tu nie umrze. Gdzie ona jest? Uspokój się, proszę. Ja jej pokażę. Zostaw siostrę w spokoju. Źle się czuję. Zamknęła się u siebie. Nie chcę wyjść. Martwię się. Czym? Nie jest szalona, tylko zła. Nie mów tak o niej. To przez chorobę, ale ja nie jestem niczemu winna, ani ty. Co ojciec to robi? Nic nie mów. Tędy, ojcze. Popatrz, co mi zrobiła. Wpakowałam Horacio do aresztu. Jak się z tego wytłumaczę? On cię kocha i zrozumie. Nie wiem. Zachowałam się wobec niego brzydko. Nie wiem, czy mi wybaczy. Czy jest to dla ciebie ważne? Czy naprawdę go kochasz? Jeśli tak, odzyskasz go. Jeśli nie, nie rób nic. Nic. Otwórz. Jest ze mną ojciec Juan. Nie irytuj mnie. Proszę, otwórz, Ana. Nie przeszkadzaj mi i zostaw mnie w spokoju. Ana. Ana. Chwileczkę, ojcze. Ty nie, Marcia. Tylko ojciec Juan i ja. Wyjdź. Prawda, że było dobrze? I taniej. Proszę do nas wrócić. Co ty tu robisz? Powinieneś klęczeć w kościele i prosić Najwyższego o wybaczenie. Skoro nie potrafi prowadzić, to jego wina. Módl się, żeby nie umarł, bo umrzesz razem z nim. Uspokój się. A ty pamiętaj, zrobiliśmy to przez ciebie, Łajda. Wynosić się. Puszczaj, puszczaj. A następnym razem opuść cenę. Wyjdź, albo cię wszystkie wykopiemy. Ty też, łobuzie. Co wam strzeliło do głowy? Ty dokąd? Do szpitala. Muszę go zobaczyć. Jest tam Ponce i narzeczona. Nie wpuszczą cię. Nie mogę tu być, wiedząc, że on może umrzeć. Muszę go zobaczyć. Jutro. Jutro rano. Obiecuję, że pójdę z tobą i coś wymyślę, żebyśmy weszły. Słowo Messina. Jutro. A tak nie chciałam mieć dzieci. Boże mój. Na pewno myśli ojciec, że jestem straszna. Ale to nieprawda. To przez nie tak się czuję. To koszmar. Żyć między ludźmi, którzy nami pogardzają i dają nam do zrozumienia, że jesteśmy inni. Z zawadą. Nie mogę im zaufać, ojcze. Czuję, że chcą się mnie pozbyć. Jeśli robię coś źle, to przez nie. Niech mi ojciec wybaczy i prosi Boga o wybaczenie dla mnie, żeby pozwolił mi chodzić. Muszę chodzić, żeby wyjść z tego piekła. Proszę, niech ojciec sprawi, żebym chodziła. Był mi potrzebny. Tylko on daje mi nadzieję. Ruszałam palcami.
to znakomicie. Jesteś silna, Hanno. Bądź ufna. Bądź silna. Jak mogłaś? Twoja siostra jest skruszona. Opiekuj się nią. Co? Co ty masz w głowie? Ból, którego dostaję przez was. Wsadziłaś Horacja do aresztu. Zrobiłam ci przysługę, bo tobie podoba się Korache. Jesteś okropna. Mnie, Korache. A tobie, siostrzyczko, kto się podoba? Ksiądz? Ksiądz? Zwariowałaś? Nie, mamo. Gdybym nie weszła. Ona i ksiądz. Wyjdź. Obie wyjdźcie. Uspokój się. Już po wszystkim. Powiedziałam, żebyś wyszła. Nienawidzę was. Mogę? Wyjdź, mamo. Jak się czuje Lautaro? Powinna była pójść do szpitala, ale nie miałam odwagi. Ta rodzina wycierpiała przez nas. Pomogę ci. Masz na myśli Horację? I Manuela. Obwiniliśmy za wszystkie nasze nieszczęścia człowieka, który jest mordercą taty. Claro, na Boga. To jest morderca taty i nie wiem, czy Horacio mu w tym nie pomógł. Kochanie. Muszę pomówić z ojcem Juanem, zanim Costa przekona go, żeby mu oddał list. Jaki list? Zostawił go Pacheco, żeby w razie czego ksiądz doręczył go sędziemu. Na pewno jest w nim nazwisko mordercy. Ponieważ Loretta wyjechał do stolicy, sama dopilnuje, żeby list dotarł do celu. Niczego nie będziesz pilnowała. To jest niebezpieczne. Mamo, proszę cię, nie martw się o mnie. Martw się o Anę, która oszalała i kocha się w księdzu. Nie mów tak, to prawda. A on ją do tego zachęca. Co? Gdybym wczoraj nie weszła, nie wiem, do czego by doszło. Byli... Tak, byli bardzo blisko siebie. To prawda. Mamo, to prawda. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, Izabel. Nie widziałeś mojego naszyjnika, Sparrow? Nie. Bardzo dziwne. Dokąd zmierzasz z tą pościelą? Na plebanie. Są dla ojca Juana. Wyprała je Izabel. Dobrze, że wróciłeś do parafii. Przekonał mnie do tego ojciec Juan. Myślisz, mamo, że Izabel ukradła perły? Czemu pytasz? Tak, bez powodu. Przepraszam. Nie pocałujesz mamy? Miłego dnia. Miłego dnia, mamo. Cieszę się, że wróciłeś do parafii.
Ojciec Juan to dobry człowiek. Przykro mi, dziecko zmarło. Miałam dziecko. Umarło przy porodzie. Chcę go zobaczyć, nie Amando. Doktor Ponce mówił, że nie powinnaś, że tak będzie ci łatwiej. Bóg zrekompensuje pani tę stratę. Bóg budzi czasami mój strach. Z całym szacunkiem. Czy mogę ojcu coś powiedzieć? Oczy księdza napawają mnie dziwnym spokojem. Proszę pani. Przepraszam, nic nie powiedziałam, bo był Pipo. Ale to on wziął naszyjnik. Widziałam to. Dziękuję, Isabel. Zaczynasz mnie drogo kosztować, Messina. Ojcze! Nie można suszyć na słońcu, bo stracą kolor. Tak, ale mnie to nie ma sprawy. Zawsze zmieniałem pościel ojcu Jorge. Dla mnie to przyjemność. Dobrze, zmieni mnie. Tak? Cieszę się, że ojca zostałem. Jak się czuje syn? Lepiej, ale wciąż jest pod obserwacją. Cieszę się. Przez problem z synem nie skończyliśmy z listem. Proszę być spokojnym. Za kilka godzin zawiozę go do Pozo de las Almas. Bez urazy, ale wydaje mi się to ryzykowne, żeby ojciec sam odwoził list. To prawda, ale podjąłem zobowiązanie. Najważniejsze, żeby list dotarł do adresata i ja mogę się tym zająć. Ma pan rację. Nikt nie odważy się czegokolwiek zrobić. Ponadto miałbym okazję pokazać mieszkańcom swe dobre intencje. Tak, to byłby gest zaufania do pana. Właśnie o tym mówię. Jeśli nie sprawi to panu kłopotu, panie starosto, może pan zabrać list. O której pan po niego przybędzie? O 12. Dobrze. Czekam. Co ty tu robisz, Claro? Chce ojciec oddać list Koście? Śledzisz mnie? Niech ojciec odpowie. To ty odpowiedz. Niech ojciec nie udaje. Wszystko słyszałam. Na Boga, błagam, niech ojciec tego nie robi. Nie jest ojciec jednym z nich. Niech ich się ojciec nie boi. Robię, co do mnie należy z jednego powodu. Ach tak, doskonale. Pojadę z ojcem do Pozo de las Almas. Zrobimy to razem. Nie, Claro. Słyszałam, że Costa będzie tu o 12. Jest 11. Za pół godziny przyjadę po ojca hotelową furgonetką. Niech mi ojciec zaufa. Santo? Pipo? Idź wypolerować ławki. Dziękuję, Pipo. Bez pasty. Co się stało? Idź do centrali. Meccia musi nam zrobić przysługę. Wyzdrowieje, prawda? Oczywiście, ale potrwa to kilka dni. Ile? W każdym razie jutro nie będzie jeszcze zaręczyn. Wiem. Ważne, że żyje. Mogę się nim opiekować? Mogę, prawda? To nas zbliży. Daj mi pieniądze na kwiaty. Ożywią ten smutny, szary pokój. Daj więcej, przyniosę resztę. Teraz.
chyba zemdleję, doktorze. Mam bóle szyjne nie do wytrzymania. Chodź. Dawno już powinnam była zmienić materac. Nic cię to nie będzie kosztować. Niedobrze mi. Wyjechał, ale wróci. Lareta chce mnie pogrążyć. Nie możesz nic zrobić, żeby nie wrócił? Tylko Amanda może temu zapobiec, ale w tej sytuacji nie zrobi nic. Dzień dobry, o wilku mowa. Rozumiem, że to ja jestem tym wilkiem. Dziękuję. Mówiliście dobrze czy źle? Mówiliśmy, jak bardzo jesteś nam potrzebna. Pokój z tobą, bracie wilku. Przyszłam dowiedzieć się o zdrowiu twojego syna. Usiądziesz? Czuję się dobrze na szczęście. Naprawdę się cieszę. Wiesz, że Lareta wyjechał? Tak, ale wróci. Rozmawiałam z żoną gubernatora, który nie wierzy w jedno słowo tej całej historii o samobójstwie Pacieka i myśli, że tym razem wpadniesz. Jest gotów przyspieszyć śledztwo. Musisz mi pomóc. Jak? Skoro nikt nie może cię powstrzymać. Masz list księdza? Dostanę go o 12. Do ciebie. Przepraszam, że przeszkadzam, ale nie przeszkadzasz, moja droga. Mów. Właśnie się dowiedziałam od brata o czymś, co może pana zainteresować. Ksiądz umówił się z Clarą Garrico, że razem zawiozą list do sądu. Kiedy to się stało? Dopiero co? Przyjedzie po niego za pół godziny. Dziękuję. Dobra robota. Mówiłem, że ten ksiądz to niebezpieczny duro. Co się stało? Twoja narzeczona przekonała go, żeby odwiózł list do sądu. Co chcesz zrobić, Manuel? Bądź rozsądny, dosyć tego. Koniec z rozsądkiem, teraz będę działał. Poproszę go o list i jeśli mi go nie odda, zastrzelę go. Proszę cię, Manuel. Manuel, puść mnie. Zatrzymaj go. Nie. Dość już zrobiłem. Co ty tu robisz? Pozwolili ci wejść? Nie, ślizgnęłam się. Nora wyszła, Messina zajęła się Ponce. Wybacz mi. To była moja wina. Dałem się ponieść Rodolfo. Walczyłeś o mnie. Tak. I znów bym to zrobił. Widzisz, że nie możemy odrzucić tego, co się między nami dzieje. Musiałem robić takie rzeczy, żeby cię zobaczyć. Wiesz, że nic nas nie może łączyć. Już nas połączyło. I pozwólmy, żeby się działo, a potem zobaczymy. Nie wierzysz mi? Myślisz, że jestem młody i potem zmienię zdanie, ale przysięgam, że tak nie będzie. Pieniądze i rodzina nie są dla mnie ważne. Jeśli zechcesz, wszystko zostawię i wyjedziemy. Zwariowałeś. Dla ciebie. Zobacz, co ci przyniosłam.
przepraszam za spóźnienie, przygotować ci śniadanie? Ufałam ci. Nie ja cię wydałem. To twoja mama rozpoznała twój charakter pisma. Ja nigdy bym ci tego nie zrobił. Zbliż się. Trochę niżej. Kucnij. Przepraszam cię. Męczy mnie już to twoje przepraszanie. Nie jesteś sama. Zawsze możesz na mnie liczyć. Jestem tu dla ciebie. I zawsze będę. Choć wiem, że nigdy nie zwrócisz na mnie uwagi. Czy to jest wyznanie miłości? Co ty tu robisz? Udajesz przyjaciółkę, zdrajczyni. Przestań. Nie rozumiesz, że nigdy nie będzie twój? Wyjdź, wyjdź, nie jesteś tu potrzebna. To ty nie jesteś tu potrzebna. Widzisz, co on przez ciebie wygaduje? To wszystko przez ciebie. Idź sobie. To jest szpital. Wyjdźcie obie. Ja jestem jego narzeczoną, zostaję. On potrzebuje spokoju. Panienki wychodzą. Kocham cię, Ano. Jak możesz tak mnie obrażać? Nie wiesz, gdzie twoje miejsce? Przepraszam, nie chciałem cię obrazić. Nie odzywaj się do mnie. Nie chcę słuchać tych głupot, przeprosin, ani pochlebstw. Bezczelny. Zaraz tu będą oboje. Postaraj się, żeby Klara weszła dokładnie wtedy, kiedy Costa się rozzłości. Sprowokuję go. Jeśli nie wejdzie dokładnie wtedy, kiedy ten drań się odkryje, wszystko na nic. Przecież to proste. Dzień dobry, ojcze. Przyszedł pan za wcześnie. W celu uniknięcia nieporozumień. Właśnie o tym chciałem z panem pomówić. Wiem, że pan tego nie przyjmie, ale zdecydowałem osobiście zawieść list. Co sprawiło, że zmienił ksiądz zdanie? Może to za sprawą Klary Garrico? Zgodzi się pan, panie starosto, że nie jest to pozbawione sensu? Niedobrze, ojcze. Bardzo niedobrze. List. List? Co to jest? To chyba widać. Niech ojciec da mi ten list. Wziął go kościelny. To proszę mi go przynieść. Cześć, Santo. Jest ojciec? Jeszcze chwila. Może zaczeka pani w samochodzie. Wolę wejść do środka. Lepiej niech idzie pani ze mną. O co chodzi? Nie ze mną takie zabawy, bo przysięgam na Boga i Matkę Boską, że ojca zabiję. Strzelaj, Manuel. Strzelaj. Jeśli chcesz dostać ten list, musisz zabić mnie. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Teresa Włodarczyk, czytał Zbigniew Moskal. Y sé bien que no será en vano.
porque te amo. Mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, ¿y qué? Los dos sabemos el por qué. Los sueños que vivimos pueden más.